Czy S&P ma szansę powrócić na szczyt popularności i ponownie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, a projekt Reborn S&P jest tego dowodem? Gracze Minecrafta i Robloxa będą niedługo mogli zagrać razem na jednym serwerze. Czy to w ogóle możliwe? Wszystko wskazuje na to, że tak. TGMI stracił zapis swojego świata z serii Snapcraft, a to wszystko przez jeden z launcherów do Minecrafta. Witajcie, ja jestem Cepotwór. Jak zwykle mam dla was nowe, najciekawsze informacje ze świata Minecrafta, więc jeżeli chcesz być na bieżąco, to pamiętaj, że warto subskrybować, bo co ciekawe, dalej ponad 70% z was tego nie robi. Dlatego serdecznie zachęcam, a ja już nie przedłużam, przejdźmy do pierwszego newsa. Ale zanim jeszcze zaczniemy, muszę się wam do czegoś przyznać. Od jakiegoś czasu mój obecny fotel, na którym teraz siedzę, zaczął po prostu nie dawać rady. Generalnie to jest jego podstawowe nachylenie i no nie powinno tak wyglądać, że jak się opieram, to... No, moje plecy wołały mocno o pomoc. Na szczęście tutaj pojawiło się światełko w tunelu, a przede wszystkim rozwiązanie mojego problemu. Firma Diablo Chairs, widząc co się dzieje niczym Batman dla Robina, przybyła mi z pomocą, wysyłając kozacki gamingowy fotel X-Player 2.0, tworzony typowo dla graczy i totalnych sigm. Ten jakże oryginalny design, jakość, a przede wszystkim funkcjonalność sprawiają, że ponownie mogę czerpać radość z wielogodzinnej pracy przy kompie i grania z wami na live. Teraz spytasz pewnie, czy mogłoby być jeszcze lepiej? Oj bratku, to patrz teraz. Razem z Diablo przygotowaliśmy dla was konkurs na moim Discordzie Ciastka Potworka na dokładnie taki sam fotel, który ja obecnie otrzymałem. To niemożliwe. Macie niepowtarzalną szansę poczuć się jak totalny szef. Także jak jeszcze nie masz swojego fotela Diablo, to na co ty gościu czekasz? Wbijaj do konkursu i obczaj ich produkty. Pozdro. A zaczniemy sobie od Paliona i jego nowego nabytku. Najprawdopodobniej nie muszę przedstawiać wam, kim jest Palion, ponieważ każdy z was bardzo dobrze go zna, a może nawet nie to, że wy go dobrze znacie, a wasze młodsze rodzeństwo, ponieważ tworzy on materiały, no, skierowane do tych najmłodszych i gra z Wojanem na Wojanowica. Ostatnio katowali mocno Katnapa, ale teraz widzę, że znowu leci content na Nubku. Jednakże spokojnie, my dzisiaj nie o tym, ponieważ Palion kupił nowy samochód. Jest to o tyle ciekawe, że jest to zielone auto, gdzieś tam jest to na pewno ruch mocno spójny z brandingiem, jaki robi na swoim kanale i opiera się wokół tego koloru zielonego, a nawet takie piosenki. Tak się to BMW prezentuje i generalnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że doszliśmy do momentu, gdzie gościu, który nagrywa dla dzieciaków codziennie filmy z Minecrafta, i okej, jest to może dla co po niektórych infantylny content, dochodzi do momentu, że jest w stanie sobie kupić auto z salonu, gra koncerty, na które przychodzi masa osób, a jego ziomal otwiera stacjonarny sklep, o czym mówiłem wam we wcześniejszych newsach w kontekście Wojana. Porąbane. No i serdecznie chłopakom gratuluję. Może nie pogratulować, ale również docenić wypadałoby, że na kanale Felipezy pojawił się nowy odcinek po ponad miesiącu, gdzie 1000 najlepszych graczy symuluje drop SMP. Tak, Felipeza dalej ciśnie tytuły z Drop SMP. Oczywiście już nie SMP YouTuberów, ale Drop SMP na swoim serwerze, którego to dodał ponad 1,5-godzinny materiał. Tak, słuchajcie, chłop nie dodawał filmów przez miesiąc, ale teraz pierdyknął bombę i walnął film, który ma godzinę 30. Ogólnie oglądało mi się go ciekawie i powiem wam, że za każdym razem, kiedy widzę w tytule Drop SMP, mam taką nostalgię, bo sam przecież uczestniczyłem w pierwszym sezonie tego projektu, jak jeszcze był on dla twórców, ale słuchajcie, nie ma co się aż tak o SMP teraz rozwodzić, bo jeszcze do tego tematu przejdziemy. Teraz przejdziemy do lekko moim zdaniem kontrowersyjnego tematu, a mianowicie filmu, który pojawił się na kanale Klepsydry. Dlaczego SKKF nie uratuje swojego kanału? SKKF-a myślę, że kojarzy każdy gracz Minecrafta. Jeżeli mówi wam coś projekt Kwadratowa Masakra, to na pewno tego gościa również znacie. Jest on swoistą ikoną Minecrafta w Polsce, ale przejdźmy do treści, które pojawiły się w filmie Klepsydry. Przedstawił on swoistą historię SKKF-a, tego jak zdobywał popularność, ale również pokazał jego upadek pod kątem zasięgów oraz wyjaśnił pokrótce powód, dla którego SKKF rzekomo nie uratuje swojego kanału według Klepsydry, to fakt przerw w nagrywaniu. Powodem numer jeden, z który SKKF nie uratuje swojego kanału, są przerwy w jego twórczości. I słuchajcie, no nie da się tutaj z tą tezą nie zgodzić, dlatego że nie ma nic gorszego niż nieregularność i brak systematyczności w tworzeniu treści do internetu. Obecnie algorytm, jak i platformy wymagają od twórców tego, by byli regularni, bo inaczej momentalnie na ich miejsce wchodzą następni. Nie będę wam spoilerował całego filmu Klepsydry, zachęcam do jego obejrzenia, jeżeli interesuje was historia Floriana SKKF. No dobra, dobra, gadamy już o tym Minecrafcie, natomiast kurde, Cepotwór, co dzieje się za granicą? I słuchajcie, z ciekawych rzeczy, które zauważyłem na zagranicznym YouTubie, pojawił mi się filmik Zetmana 1064 zatytułowany absolutnie najgorszy Minecraftowy YouTuber. Oczywiście musiałem w niego kliknąć, zobaczyć o kogo chodzi. Generalnie twórca tego filmu skupia się tutaj na gościu z kanału Kobej, bardzo dziwnych i sus treściach, jakie tamten kanał publikuje. Zwraca też uwagę na
stylizujące miniaturki, które pokazują te rendery skinów w różnych dziwnych, niestosownych czasem pozycjach. Pokazuje dziwne wpisy tego gościa, które tamten publikuje na X-ie. Generalnie bardzo mocno prześwietla całą twórczość tego Kobeya. Jak wiecie, w Polsce nieraz już nagłaśniałem tego typu sytuacje, bądź mówiłem wam o tych nieodpowiednich treściach, które pod płaszczykiem kontentu minecraftowego tacy cwaniaccy twórcy przemycają. Jednakże ponownie pokazuje to nieudolność platformy do weryfikowania filmów, tudzież miniatur, a brak reakcji z ich strony sprawia, że młode osoby są narażone na ohydne i niestosowne treści. Apel natomiast do was, jeżeli widzicie tego typu materiały, które są niestosowne, to po prostu zgłoście takie filmy, bo nie mamy innej możliwości, choć ja cały czas wierzę, że w końcu to ulegnie zmianie. YouTube mocniej będzie weryfikował materiały, jakie trafiają na platformę. No co no, warto mieć marzenia. Ale słuchajcie, nie może być cały czas aż tak poważnie. Jak wiecie bądź nie, mój skin C-potworka nawiązuje do ciasteczkowego potwora. Jeżeli nie wiedzieliście, to właśnie macie giga ciekawostki. Jednakże jest na polskim YouTubie jeszcze inna osoba, która przede mną miała skina ciasteczkowego potwora. Chodzi oczywiście o Brema. I teraz tak, C-potwór, co chcesz ciekawego powiedzieć w jego temacie? Ogólnie dodał on bardzo interesujący materiał po roku nieaktywności na swoim kanale pod kątem uploadowania materiału, zatytułowany 2014 do nieskończoności. Tak naprawdę, jak widać, zdumiony byłem nie tylko ja, bo po komentarzach widzę, że ludzie również strasznie się cieszą, że ten film się pojawił. Ogólnie film jest kontynuacją chodzenia mapki z Ognistym, czyli legendarnego duo, po którym możecie kojarzyć po prostu Brema. Z tego, co się dowiadujemy, jest to jakiś zapis live'ów z dysku z Facebooka. Jednakże tak czy siak, łezka się wokół kręci, humor chłopaków. Drukarka się psuje! Widzieliście, jak potki przegłem? Ich reakcje. Nie ma żadnego pokoju. No weź. 54. Ty kurosuście. Czy po prostu osobowość, za którą pokochali ich ludzie, jest ponownie widoczna w tym materiale? Dlaczego beton nie ma pracy, bo go wylali? Ja! Tak. Jeżeli byliście fanami Brema, to na pewno będziecie mocno ukontentowani. A i na koniec też Brem udał ciekawostkę, że zanim obejrzałeś ten film do końca, to już zdążyłeś napisać komentarz w stylu obygy, ale nostalgia, dzieciństwo, drukarka się psuje, wrócił i jak zdrowie. I wiecie, co jest najlepsze, że relacjonując to, że on dodał ten film, praktycznie o większości z tych rzeczy powiedziałem. No ale co tutaj dużo mówić, no. Zawsze człowiek gdzieś tam się cieszy, jak widzi, że twórcy, którzy zrobili mu dzieciństwo, dalej wrzucają coś do internetu. Jak już jesteśmy w temacie starszych youtuberów, nie mógłbym przejść obojętnie obok Skyena, którego historia, jak i to, co podziało się w jego życiu, jest po prostu przerażające. Jeżeli nie znacie historii Skyena, tego przez co przeszedł, gorąco odsyłam was do filmu na kanale Świat Internetu, Smutna historia polskiego youtubera Skyena, czy na przykład do wcześniej wspominanego już w newsach Klepsydry, Skyen i jego przerażająca historia. Skyen miał gorsze i lepsze momenty. Patrzcie, jak macie grawitację włączoną, robicie właśnie to. No nie do końca mi o to chodziło. Natomiast z tego, co możemy zaobserwować, powoli stara się ponownie wrócić do internetu. Jak sam powiedział na jednym z ostatnich swoich live'ów, jest to jego cel. Najgorsze jest to, że nie chcę wrócić na YouTube'a jako youtuber, któremu się kasa kończy i nie wie, jak nagrywać. Gdy już wrócisz na YouTube'a, to co byś wstawiał? Jaki content? No pewnie CS-a, odgrzewanie kotletów, wallhack, trollowanie i tak dalej, bo to najbardziej siedzi. Natomiast choroba, przez którą przechodzi, oraz jakieś używki w tym wszystkim na pewno nie pomagają. Tak czy siak trzymam kciuki, by wrócił do internetu, by ponownie cieszył setki tysięcy osób swoimi treściami, które publikował. Bo ja na przykład pamiętam Skyena jeszcze za czasów, gdy prowadził on swój serwer w Minecrafcie, a potem jak grał na przykład w CS-a. Jestem ciekaw, czy uda mu się zwalczyć te wszystkie przeciwności i wrócić do tworzenia treści. Możecie dać znać w komentarzach, czy śledziliście Skyena przed tymi wszystkimi przykrymi rzeczami, które go spotkały, bo moim zdaniem wreszcie widać u niego światełko w tunelu, a nie powiecie mi, że po live'ach, które publikował z zakładu, w którym przebywał, ktokolwiek miał jeszcze nadzieję na jego powrót. Czas pokaże, jak dalej rozwinie się ta sytuacja, na pewno o wszystkim postaram się was poinformować. Ostatnio natomiast informowałem was również o wpadce, jaką popełnił youtuber Vilo, niejako potwierdzając to, że jest twórcą, który stoi za kanałem Divi, czyli kanałem kopiującym i kradnącym treści z zagranicy, 1:1. Jednakże my dzisiaj nie o tym, od tamtego czasu nic nie publikował i nie udzielał się w sieci. Jednakże przed całą tą sytuacją został nagrany wywiad z nim na kanale Marsosa, w którym to możemy dowiedzieć się troszkę o takim backstage'u tworzenia treści przez Vilo. Generalnie nie ma tam zbytnio nic takiego mocno polaryzującego, natomiast jedna odpowiedź Vilo jest mocno zastanawiająca, na co słusznie zwróciliście mi uwagę na moim Discordzie w Tikecie. Czym się tak interesujesz poza właśnie nagrywaniem YouTube'a? Czym się tak inspirujesz? Różne sporty, lubię sobie pograć, jakąś piłeczkę, w kosza sobie lubię pograć. Mam też jakieś
kilka outside'owych projektów poza YouTube'em, ale to takie bardziej prywatne, które takie sobie organizuję. Tak, tak, tak. To jest takie, wiesz, że sobie to robię. Znaczy wiadomo, jakby jest to opłacalne i ogólnie lubię to robić i ma jest sens, by to robić, ale no wiesz, taki, to jest taki projekt, których raczej nie przedstawiam moją personą po prostu. Może ona rzekomo sugerować, że Willo nieumyślnie już wcześniej dawał znaki tego, że stoi za projektem kanału Divi. Interpretacja tych słów jest mocno subiektywna i tak naprawdę jedynie sam Willo wie, co miał w tym momencie na myśli. Ale w kontekście wpadki z Insta Stories czy sytuacjach, o których mówiłem wam w tych newsach, troszkę źle się to zestarzało. Na wstępie newsów powiedziałem wam o tym, że najprawdopodobniej możliwym będzie cross gaming między Robloxem a Minecraftem. Teraz o co dokładnie chodzi? Parę dni temu natknąłem się na materiał na kanale Cube Dimension, zatytułowany Minecraft and Roblox are getting a better together update. Teraz co mnie najbardziej zainteresowało, to fakt, że tak naprawdę z początku wydające się konkurować ze sobą gry, które pod wieloma względami są do siebie zbliżone i podobne, wreszcie mają szansę się swoiście połączyć. Oczywiście nie w takim sensie, że nagle któraś z gier wchłonie drugą grę. Z tego, co przedstawił autor tamtego filmu, wynika, że powstaje serwer umożliwiający grę graczom Minecrafta, jak i Robloxa w jednym momencie. Jest to niesamowity przełom, ponieważ pomyślcie sobie o wielkiej społeczności Minecrafta, o wielkiej społeczności Robloxa i o projekcie, który łączy te dwa światy. Jest to bardzo mocno innowacyjne. Całość jest jeszcze oczywiście w fazie testów i przygotowań, natomiast projektem zajmuje się m.in. Mineplay. Ja powiem wam, że bardzo mocno czekam na to, bo jest to przełom i jeżeli dopną to wszystko do końca, wydaje mi się, że naprawdę możemy być świadkami czegoś dużego. A jak dotrwałeś do tego momentu, to tak niestandardowo, albo hashtag Minecraft, albo hashtag Roblox, w zależności od tego, która bardziej przypada ci do gustu. A jeżeli obydwie, to napisz i to, pozdro. No dobra, my tu gadu, że niedługo będziemy mogli grać w Robloxie w Minecrafta i w Minecrafta w Robloxie. Natomiast słuchajcie, przejdźmy do newsa odnośnie TGM'ego. Nie jest to żaden clickbait, Jimmy naprawdę tracił zapis swojego świata ze Snapcrafta. Jest to świat, na którym TGM swój postęp pielęgnował przez ogromny okres czasu. Teraz pewnie jesteście ciekawi, w jaki sposób doszło do tego, że TGM stracił save'a. Wszystko, jak się okazuje, sprawą T-Launchera, przy którego to pomocy TGM nagrywa serię z przeglądu na swój kanał. Ale posłuchajcie, jak TGM mówił o tym na streamie. Po co ci T-Launcher? Do przeglądu aktualizacji. Tak, to był główny save mój. Dlatego mam tutaj jakieś takie kopie jeszcze. Czyli ile dni grania przypadło? Około 600 w statystykach. A godzin grania? Nie mam pojęcia, nie patrzyłem na statystyki. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o nasz taki czas, no to jestem 3 dni w plecy. Cały mob grinder ze spawna. Czyli tak jak słyszeliście, niestety kliki świata wyparowały, kopii żadnej nie było. Finalnie widzowie mieli do zadecydowania co dalej. Wybrali jedną z opcji w tej ankiecie, którą TGM zrobił na live'ie. Ale wszystko brzmiało dosyć chaotycznie, dlatego napisałem w tej sprawie do TGM'ego i oto jaką wiadomość otrzymałem. Siemka. Nagrywając przegląd 1.25, chciałem na potrzeby materiału nagrać kilka klipów z trzeciej osoby i niestety miałem problem z zalogowaniem się na moje drugie konto Minecrafta, więc by nie tracić czasu, zdecydowałem się pobrać T-Launcher. Przy jego instalacji niestety podmienił mi cały folder .minecraft na całkowicie czysty. Na szczęście miałem kopię sprzed kilku tygodni, a także inną kopię, na którym testowałem pewną farmę. Z całej sytuacji można wyciągnąć dwa wnioski. Że jeżeli chcecie mieć pewność, że nie stracicie swojego świata w jakiś dziwny sposób, po prostu zróbcie jego kopię i róbcie ją regularnie po każdej dłuższej grze. Kolejna rzecz, uważajcie na T-Launchera. No i dobra, temat kulminacyjny, czyli czy SMP ma szansę powrócić i ponownie być topką, jeżeli chodzi o serię z Minecrafta w Polsce. Ogólnie cały temat daje mi się dość interesujący, by zacząć taką, powiedzmy, swoistą dyskusję, tudzież po prostu rozmowę, ponieważ ostatnio zaczęły mi się wyświetlać live'y i odcinki z Reborn SMP, z SMP stworzonego przez N1 Team. I tak jak dobrze pamiętacie, N1 Team czynnie uczestniczył w innych projektach SMP, na przykład w Anarchii SMP, a Kapilot, czyli nowy nabytek N1 Teamu, brał udział również w Plemie SMP. Reborn SMP to tak naprawdę, można powiedzieć, ponowny powrót do takiego klasycznego SMP, które pokochaliśmy i chcieliśmy widzieć na YouTubie. Stwierdziłem, że muszę sobie posprawdzać również, jak za granicą wygląda temat SMP. No i na przykład Lifestyle SMP, którego pomysł tak naprawdę na SMP wzięła Anarchia, za granicą dalej prężnie prosperuje. Twórcy dalej nagrywają z niego odcinki, na przykład Wembu, Parot czy inni, i zdobywają naprawdę ciekawe wyświetlenia. Teraz możemy się zastanawiać, co w Polsce w takim razie poszło nie tak, bądź dlaczego Polacy tak szybko znudzili się tym tematem. I moim zdaniem wina nie leży w odbiorcach, a po prostu w twórcach, którzy tworzyli te treści. Teraz wiem, może się to dla was wydać kontrowersyjne. Natomiast nie mam na celu robić z tego teraz jakiejś wielkiej kontrowersji. Po prostu jak analizuję sobie teraz ponownie te stare filmy z SMP, widzę, że jedyne, na czym one się opierały, to na sztucznie wykreowanych konfliktach, bardzo słabej grze aktorskiej. Możecie zostawić dla niego znicz w komentarzu. Budowaniu budowli na lightmatice i niczym więcej. Okej, mogę wychodzić teraz na ignoranta, natomiast wydaje mi się, że gdyby ponownie w Polsce ktoś zebrał twórców, tworzył warunki do tego, by mogli
mogli oni tworzyć angażujące i ciekawe treści właśnie w formacie SMP na jednym serwerze i przede wszystkim sfabularyzował to wszystko, bo to jest to, czego w sumie tak naprawdę myślę, że i ludziom, i twórcom samym w sobie brakowało, czyli tej po prostu fabuły. Póki co są to tylko moje dywagacje. O samo w sobie Reborn SMP, jak i o podejście do tematu SMP, spytałem Jamies Jakuba i oto, co mi napisał. Siemanko, Reborn SMP to projekt, o którym myśleliśmy już dość długo. Dla Beki kiedyś tam dołączaliśmy na jakieś mniejsze SMP, bo po prostu przyjemnie się grało na takich projekcikach, ale każdy zamykał się po dosłownie chwili. A zaś po drugim sezonie Anarchii, też nie ukrywam, mieliśmy lekki niedosyt, bo potoczyło się jak się potoczyło. No i pewnego dnia, pewnego pięknego wieczoru siedzieliśmy sobie i chyba Jezusek smyrnął nas swoją stópką, bo nagle stwierdziliśmy, ej, to jest ten moment. No i ogólnie założenie było proste. Gramy i na przykład po tygodniu stwierdzimy, czy ma to sens, czy jednak nie. No i jak widać, zajawa jest na tyle konkretna, że gramy sobie dalej. Pytałeś, czy SMP mają szansę powrócić w Polsce, czy ich popularność. O ile w Polsce popularność na nie spadła, to chyba wspólnie możemy stwierdzić, że powodem tak naprawdę był ich brak. Bo żaden z popularniejszych twórców nie zdecydował się na kolejne podejście po tam drugim sezonie Anarchii, czy Dropa, czy czegokolwiek. My zaś postawiliśmy na małe, hermetyczne grono, które może z czasem będziemy sobie powiększać, bo nigdy nie wiadomo. Tak po prostu, aby każdy z nas czuł się ze sobą komfortowo i żeby grało się po prostu przyjemnie. Bo jak nam się będzie grało przyjemnie i przyjemnie robiło content, to z pewnością widzowi przyjemnie się to będzie oglądało. No i czy oczekujemy takiej popularności jak za czasów Anarchii? No byłoby fajnie, nie ukrywam, ale wydaje mi się, że na ten moment jest to trochę nierealne. No z pewnością czas pokaże. Ważne, że jest po prostu zajawka, każdy ma chęć do grania, no i zobaczymy, co tam czas przyniesie, nie? Także, jak sami widzicie, temat jest naprawdę interesujący. I czy doczekamy się powrotu SMP? Wydaje mi się, że analizując to, co miało miejsce i to, jak momentalnie ono się wypaliło w Polsce, a za granicą dalej prężnie się utrzymuje, może się to wydarzyć, że ten powrót nastąpi. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy dalej po prostu jesteście tym zainteresowani. Bo ja na przykład obejrzałbym sobie jakieś dobrze zrobione SMP z ciekawą fabułą, angażującym montażem, czy nawet konfliktami. Ale żeby to nie były konflikty płytkie, a bardziej zawiłe i rozbudowane. To tyle ode mnie, mam nadzieję, że te newsy bardzo wam się spodobały. Jeżeli macie dla mnie jakieś inne informacje, bądź po prostu chcielibyście wiedzieć trochę więcej o mnie, jako C-Potworku, zapraszam na mojego Instagrama. To tyle, siemanko.